Dzień dobry państwu. W okresie od 9 do 15 maja bieżącego roku dyżurni stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach przyjęli 10 zgłoszeń, które dotyczyły czterech pożarów, czterech miejscowych zagrożeń oraz dwóch alarmów fałszywych. W działanie interwencyjne zaangażowanych było łącznie 87 strażaków oraz 23 pojazdy z Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu głubczyckiego. I tak oto we wtorek, 10 maja po godzinie 13, strażacy z jednostki OSP w Baborowie zostali skierowani na terenie swojej miejscowości do jednego z budynków jednorodzinnych położonych na ulicy Głubczyckiej w celu udzielenia pomocy zespołowi ratownictwa medycznego w przeniesieniu poszkodowanej osoby z domu do karetki. Tego dnia po godzinie 17 dwa zastępy strażaków z Głubczyckiej JRG oraz OSP Grobniki gasiło pożar suchej trawy powstały na nieużytkach rolnych pomiędzy Bernacicami a Babicami. Wada urządzeń podłączonych do instalacji elektrycznej była prawdopodobną przyczyną pożaru, do którego doszło w środę 11 maja po godzinie 12 w jednym z mieszkań w budynku wielorodzinnym usytuowanym we włodzieninie kolonii. Przybyli na miejsce zdarzenia strażacy zastali kłęby dymu wydobywające się z okien lokalu mieszkalnego na pierwszym piętrze. Podjęte natychmiastowo działania ratownicze polegały na wprowadzeniu do wnętrza mieszkania roty wyposażonej w aparaty ochrony układu oddechowego oraz linię szybkiego natarcia w celu ugaszenia pożaru powstałego w jednym z pokoi oraz potwierdzeniu uzyskanych w wyniku rozpoznania informacji, że w mieszkaniu nie znajdują się poszkodowane osoby. Ponadto strażacy oddymili i przewietrzyli wszystkie pomieszczenia i klatkę schodową, a następnie dokonując Pomiarów wykluczyli obecność wewnątrz budynku gazów niebezpiecznych pożarowo. W miniony piątek, 13 maja, przed godziną 19, na prośbę funkcjonariuszy policji, zostaliśmy skierowani do jednego z budynków mieszkalnych położonych w Suchej Psinie w celu udzielenia pomocy w zdjęciu z dachu budynku nadajnika zakłócającego fale radiowe. Tego dnia po godzinie 21.00 dwa zastępy strażaków z Głubczyckiej JRG oraz jednostki OSP Zopowy gasiło pożar. Pozostałości roślinnych powstały prawdopodobnie w wyniku zaproszenia ognia na terenie nieużytków rolnych pomiędzy Zopowami a Zubrzycami. Podobne w tym zakresie działania gaśnicze prowadziliśmy również w sobotę 14 maja przed godziną 3 na terenie nieużytków rolnych w Lewicach. W minioną niedzielę, 15 maja po godzinie 17.00 zostaliśmy skierowani alarmowo na ulicę wiejską w Głupczycach. W ramach podjętych działań interwencyjnych strażacy udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanej 14-latce, którą następnie przekazano przybyłemu na miejsce zespołowi ratownictwa medycznego. To na dziś wszystkie informacje. Dziękuję państwu za uwagę i zapraszam na kolejne wiadomości już za tydzień.